Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko i zapraszam na porcję informacji pogodowych na weekend. Czym nas aura zaskoczy, na co trzeba zwrócić uwagę, a co będzie nam sprzyjać w czasie tych dni wolnych? Okazuje się, że przed nami ciepło przede wszystkim, proszę Państwa, bo w niedzielę nawet do 11-12 stopni. Cały czas luty pokazuje nam się ze strony anomalii temperatury na wysoki plus, tak bym to określił. U nas w regionie minus 1 to jest ta średniodobowa temperatura zmierzona i obliczona też do średniej z ostatnich 30 lat, a mamy cały czas na plusie temperaturę średniodobową nawet rzędu 6 czy 7 stopni. No i na razie się to nie zmieni to jeszcze te plusy będą większe. Zobaczymy jak to dalej będzie, bo niedługo przecież połowa lutego, a jeszcze ma 29 dni. Jakoś nam szybko upłynie tutaj. No ale w takim przypadku, jeżeli prognozy się sprawdzą te średnioterminowe, no to rzeczywiście luty może być rekordowy, jeśli chodzi o temperatury te powyżej zera. Co w tej chwili dzieje się w pogodzie? No mamy masę powietrza ciepłego i bardzo ciepłego, które zalega już nad południową i centralną częścią Polski. Na Północy jeszcze chłodno, to widać po temperaturach, proszę Państwa, dzisiaj o poranku z godziny 5 stacje IMGW notowały m.in. w bielsku aż 10 stopni Celsjusza, nawet 1 dziesiąta powyżej. Jednocześnie w suwałkach tylko minus 5,3 stopnia. Aż prawie 16 stopni różnicy, ale to wiąże się przede wszystkim właśnie raz, że nad północną Polską zalega masa chłodniejsza z temperaturą na wysokości 1,5 km jeszcze rzędu minus 5 6 stopni. Jednocześnie nad południową Polską już jest 0 i nawet plus dwa na wysokości półtora kilometra. Powietrze wilgotne, powietrze przetransformowane, polarno-morskie napływa do naszego regionu. No i czuje się to, czuje się to ciepło, no ale w nocy nam popadał śnieg, bo ta ciepła masa weszła w wychłodzone obszary, no i z góry zamiast wody zaczął padać śnieg, bardzo mokry. Kilkucentymetrowa warstwa się utworzyła, no i na przykład na stacji w Kliszowie na południu regionu to wodomierze wskazały tam nawet 8 litrów wody, czy tej ze śniegu, czy samej z deszczu, ale 8 litrów. Kolejne dopisujemy do tej średniej. Okazuje się, że na naszych stacjach, w niektórych miejscach, już mamy normę wykonaną dla lutego, a to jest 34 litry wody na metr kwadratowy w naszym województwie. Jeśli chodzi o warunki na drogach, no właśnie, na nie trzeba zwrócić uwagę, bo zalega błoto pośniegowe, mnóstwo wody, szczególnie poza obszarami miejskimi, na tych drogach bocznych, bardzo mokre, wodniste błoto pośniegowe, no i noga z gazu, proszę Państwa. W przypadku temperatur od minus jednego do plus jednego, tak się układają temperatury o poranku, no i na północnym wschodzie, na wschodzie naszego regionu, jeszcze gdzie niegdzie deszcz ze śniegiem i nawet sam mokry śnieg. Te opady będą oczywiście przechodzić wszędzie w opady deszczu, bo jednak ciepło. To widać na tej wysokości właśnie półtora kilometra, gdzie mierzymy temperaturę mas napływających do naszego kraju, czy też do naszego regionu. Jeśli chodzi o sytuację baryczną, znajdujemy się pod wpływem frontu atmosferycznego, zafalowanego tutaj przebiegającego od południa na północ Polski, ale porusza on się bardzo powoli i dopiero dzisiaj o północy masa ciepłego powietrza dotrze do północnych granic naszego. Państwa. No i wszędzie już zrobi się zdecydowanie ciepło. Będzie to widać po temperaturach, szczególnie jutro, pojutrze i nawet w poniedziałek. Proszę Państwa, za chwilę powiem o szczegółach. Natomiast jeśli chodzi o układy baryczne, to jesteśmy w zatoce niskiego ciśnienia. Związanego ze środkiem niżowym z okolic wysp brytyjskich, a ma na imię Paulina, takie swojskie nasze imię. No i tu w tej zatoce właśnie leży front ciepły, i na razie się to nie zmieni. Z kolei na wschodzie, w obszarze europejskiej części Rosji, rozbudowuje się potężnych rozmiarów wyż. Takie położenie układów barycznych, szczególnie ten wyż, układa się bardziej równoleżnikowo. No i z południowego wschodu będą zaciągane te masy ciepłe i wilgotne. Jak to widać na meteorogramach, jeszcze trochę deszczu nam popada, szczególnie przed południem. Po południu już bardzo słabe te opady, no ale chmur dużo, no i mgły zamglenia. Wiatelek słaby, do 20 km na godzinę z południowego wschodu. Ciśnienie jeszcze spada. Na razie 1000 hektopaskali mierzone do poziomu morza ale po południu tylko 995, bardzo niskie ciśnienie, no i jeszcze drobne opady, gdzie nigdzie się utrzymają, przynajmniej do godzin wieczornych. Później przerwa, jutro rano też gdzie nigdzie popada deszcz, natomiast przejaśnienia, niewielkie, ale jednak pojawią się w godzinach popołudniowych. Co do temperatury, na razie 0, plus 1, ale po południu już 3-4 stopnie, w nocy 5 6, natomiast jutro w południe od 8 do 10 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Jutro ciśnienie cały czas wyrównane już do 995 hektopaskali, mierzone oczywiście do poziomu morza. Jutro wiaterek jeszcze słabszy, bo tylko do 16-18 km na godzinę i cały czas z południowego wschodu. Po południu gdzie nie błyśnie słońce. Kolejna noc bardzo ciepła, nawet 7-8 stopni. I pojawią się słabe opady deszczu, to właśnie z soboty na niedzielę. Wiaterek cały czas z południowego wschodu. I już niedziela. Na zafalowanym froncie na południu utworzy się ośrodek niskiego ciśnienia. Jego centrum przejdzie przez granice zachodnie naszego kraju. No i ten froncik też da gdzie niegdzie opady deszczu. U nas mniej na zachodzie. Więcej, a temperatura nawet do 12-13 stopni na zachodzie może być do 15-16, oczywiście na zachodzie naszego kraju, i powieje trochę mocniejszy wiatr. Takim fenem ciepłym nam z gór dmuchnie, nawet do 45 km na godzinę czy 50, szczególnie w górach tutaj zaznaczy się silniejszy wiatr. Bardzo ciepło, dopiero gdzieś od wtorku czy środy zacznie nam się ochładzać, ale zimy nie widać. Jeszcze deszcz tutaj w środę, gdzieś mniej więcej. No, i temperatury w przyszłym tygodniu od środy 6-7 stopni na plusie. Tak w tej chwili przedstawiają się wyliczenia modeli numerycznych. Luty anormalnie ciepły, nie sprzyja to naszemu zdrowiu, ale był, proszę Państwa, kiedyś rok 1956. Na stacji IMGW w Sukowie dokładnie 9 lutego tego właśnie roku, czyli dawno, dawno temu, ale stacja o poranku zmierzyła minus 31 stopni. O! Wtedy można było powiedzieć, że luty, podkój, buty, a teraz, no cóż, musimy zmagać się z warunkami pogodowymi, takimi typowymi dla marca, a nawet kwietnia. Wszystkiego dobrego Państwu życzę, pozdrawiam i słyszymy się jak zawsze jeszcze raz po dziewiątej Marek Stefaniec.